Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu Fantasy Premier League. Jak widzicie, bawi się ze mną 11 osób, ja jestem 12, mamy 12 osób w lidze. Jeśli chcecie dołączyć, możecie cały czas dołączać, link macie niżej pod filmem. Jak widzicie, szóste miejsce utrzymuje, prowadzi Grizzly Team, cały czas takiego skład się prezentował. No ja teraz zmieniłem trochę w składzie, jak widzicie, ostatnio tak to wyglądało. Walker ładnie trafiony. Dream Team i Mane sporo punktów zdobyli. No i tak się wyniki przedstawiały. Liverpool wygrał 2-1, tutaj był remis, Fulham Brighton, Chelsea wygrało, Southampton też wygrało 2-0. Tutaj zobaczyliśmy remis, Everton, Huddersfield, West Ham przegrał z Wilkami 0-1, Manchester City 2-1 wygrał, Arsenal 3-2 wygrał, Manchester United wygrał i Watford wygrał ze Spurs. Tak jak widzicie, Watford ładnie ciśnie. No i kolejka, na którą teraz typujemy, zobaczcie, będzie Tottenham grał z Liverpoolem, bardzo ciekawy mecz, Bournemouth, Leicester, Chelsea, Cardiff, Huddersfield, Crystal Palace, Manchester City na Fulham, Newcastle, Arsenal, Watford, Manchester United, Wilki na Burnley, Everton, West Ham i Southampton, Brighton. Postanowiłem zaryzykować, wykonałem transfer za free, ale też wykonałem transfer oczywiście, który kosztuje mnie punkty. No i teraz zrobiłem taki skład, że tak. Fabiański został na bramce, Schmeichela sprzedałem, ściągnąłem McCarthy'ego, bo jest mniej warty. Bo ściągnąłem do składu sobie Aguero, który jest sporo warty. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Daję go na kapitana oczywiście. Kapitanem będzie Aguero. I Salah będzie wicekapitanem. Zobaczymy na razie. Grają na Tottenham, więc zaryzykowałem na Aguero, grają na Fulham. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ściągnąłem Seriego, grając teraz na Manchester, więc wprowadzę Nevesa, którego miałem wcześniej. Chociaż nie, trzeba będzie ściągnąć Zachę, bo jego występ pod znakiem zapytania stoi. I zagram Mitrowicz Aguero. Oni grają na siebie, no ale Zachę muszę ściągnąć, bo nie jest pewne, czy zagra i wolę, jakieś punkty może się uda zdobyć. Moses, Olebas został ściągnięty, Walkera ściągnąłem. Mendy, jak widzicie, to taki składzik. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Myślę, że jest szansa, jeśli Aguero strzeli brameczki, zdobędzie znów dużo punktów na kapitanie. Salah, jeśli coś uciągnie, na wicekapitanie. Obrona, jeśli się dobrze spisze, no i liczę na tego Fabiańskiego, który jest w dobrej formie, na Everton. No, West Hamowi nie idzie niestety, a Everton może ustrzeli coś tam, a liczę na formę Fabiana, że coś wyjmie i może nawet zachować czyste konto, zobaczymy, jak się ten mecz potoczy. Chociaż mógłbym zaryzykować z tym McCartney'm, zastanawiam się, grają Southampton na Brighton. Brighton na wyjazdach nie jest dobre, więc zaryzykuję tutaj na McCarthy'ego. I tak ten skład będzie, zapisuję ten skład. I takim składem będziemy grać kolejną, piątą kolejkę już. Podsumowanie się pojawi, jak się wszystkie mecze zakończą, czyli podejrzewam, że nagram około wtorku, w poniedziałek istotny mecz. No i zobaczymy, jak to wyjdzie po tych przerwach reprezentacyjnych. Zostawcie łapkę w górę, zachęcam do zabawy w Fantasy Premier League. Pokazujcie swoje składy albo piszcie w komentarzach, co byście wy zmienili i do następnego razu się trzymajcie.